31 stycznia, droga w dół, część czwarta. Ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zamysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. Pierwszy rozdział 28-29. Nie jest to zbyt ładny obraz. Nadaje się raczej do brukowca niż do codziennego rozmyślania. Apostoł opisuje ludzką deprawację. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Chcę pokazać, co dzieje się, gdy ludzie usuwają Boga ze swego życia. Smutnym faktem jest, że grzech rodzi grzech. Każdy człowiek lub jakaś grupa ludzi znajduje się na drodze grzechu. Coraz łatwiej go popełnia. W końcu dochodzi do przekonania, że grzech jest czymś normalnym. Według Williama Barclaya, gdy ludzie zaczynają grzeszyć, mają na początku zgrozę świadomości. Lecz z biegiem czasu wszystko staje się normalne i grzeszenie zmienia się w drogę życia. Na koniec człowiek ze zdeprawowanym umysłem staje się niewolnikiem grzechu. Człowiek może zatem używać daru wolnej woli w taki sposób, że straci wolną wolę i stanie się niewolnikiem grzechu. Jak odkrywa to Ewa, grzech jest zawsze kłamstwem. Choć wąż obiecał jej boskość i nadzwyczajne poznanie, po odwróceniu się od Boga koniec był taki, że nie zdobyła boskości, lecz śmierć. Grzech obiecuje pełnię życia, a daje jedynie ruinę. Zrozumiał to też syn marnotrawny. Wybrał drogę wolności, skutkiem czego jadł ze świniami. Ale jak mówi Biblia, w tym czasie mógł wejrzeć w siebie, dzięki czemu zrozumiał, że najlepiej jest w domu Ojca. Ale nie możemy zapominać, że list do Rzymian nie opowiada o grzechu, lecz o zbawieniu. Paweł tłumaczy, od czego Bóg nas uwolnił, jeżeli przyjmiemy Jego ofertę. Tak jak jej odrzucenie prowadzi nas w dół do grzechu, tak jej przyjęcie prowadzi w górę do sprawiedliwości. To jest przesłanie listu do Rzymian. Tego też bardzo potrzebuje świat. To poselstwo powinniśmy wszyscy przyjąć.